Kochani, zaczynamy! Bądźmy dumni z Tomaszowa. Szanowni Państwo, w imieniu całej drużyny Komitetu Wyborczego Wyborców Marcina Witko bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych gości, wszystkich Państwa w tym jakże cudownym, pięknym, wyjątkowym miejscu. Witam również bardzo serdecznie na naszej konwencji Przybyłe Media. Dziękujemy. Jeszcze kilka lat temu nie moglibyśmy się tutaj spotkać. W najbliższych wyborach nasza drużyna startuje z konkretnym programem na dalszy rozwój Tomaszowa. Zapraszamy naszego lidera, Marcina Witko. Dzień dobry, witam. Bardzo, ale to bardzo serdecznie. Słuchajcie, jesteśmy już na finiszu kampanii samorządowej 2024 i jak już pewno poznaliście naszą działalność, wszystko co robimy, robimy niekonwencjonalnie. Większość komitetów konwencje swoje organizowało na początku kampanii. Nasza kampania się bardzo różniła od pozostałych kampanii komitetów, więc i za chwilkę się przekonacie, dlaczego tą konwencję organizujemy w tym momencie, pod koniec w zasadzie, w przededniu ciszy wyborczej. Moi drodzy, tak jak wspomnieli tutaj i Kamil, i Marta wcześniej, to jest wyjątkowe miejsce, Park Bulwary. Myślę, że już niewiele kto pamięta i dobrze, jak to miejsce wyglądało parę ładnych lat temu. To miejsce jest symbolem, że można współpracować, że ponad podziałami można zrobić bardzo dużo, że można zmieniać miasto. Ale chciałbym powiedzieć do Państwa bardzo ważne dla mnie słowa. Startujemy pod hasłem Bądźmy dumni z Tomaszowa, ale już dziś mogę powiedzieć, że jestem bardzo dumny z mieszkańców naszego miasta. Bez was to wszystko, co robimy, to wszystko, co robiliśmy przez ostatnie lata, nie miałoby najmniejszego sensu. To byłyby puste parki, puste budynki, puste areny, puste miejsca, puste żłobki. Żyją tylko dzięki temu, że żyją w nich i uczęszczają do nich i cieszą się z nich mieszkańcy naszego miasta i to wy sprawiliście, że po raz kolejny ubiegam się o urząd, o sprawowanie urzędu prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego. To dla mnie wielki zaszczyt, ale przede wszystkim wielkie zobowiązanie i jeszcze raz Państwu, mieszkańcom Tomaszowa Mazowieckiego za to ogromne wsparcie, codzienne wsparcie. Serdecznie dziękuję. Tak jak wspomniałem, parę tygodni temu wspólnie z moją drużyną stworzyliśmy program, ale ten program, który stworzyliśmy, stwierdziliśmy, że wymaga konsultacji i z tym szkicem tego programu ruszyliśmy do mieszkańców, ruszyliśmy w tak zwane miasto, żeby te wszystkie nasze pomysły na dalsze funkcjonowanie Tomaszowa Mazowieckiego skonsultować z mieszkańcami. Tak więc, moi drodzy, to nie jest program wyborczy KWW Marcina Witko, czy to nie jest program wyborczy drużyny Witko Marcina. Nie. To jest właśnie program mieszkańców Tomaszowa. To jest program, który powstał właśnie w różnych dzielnicach, na ulicy Polnej, przy ulicy Mazowieckiej, na Ludwikowie, w Białobrzegach, na Niebrowie, na Rynku Tomaszowskim, w sercu naszego miasta, na Placu Kościuszki, gdzie Tomaszowianie zwracali nam uwagę czasami na, wydawać by się mogło, bardzo prozaiczne rzeczy i bardzo prozaiczne problemy, ale jakże ważne dla ich codziennego funkcjonowania. Bo czasami był to brakujący kosz na śmieci, czasami była to potrzeba umieszczenia świateł pulsacyjnych przy
przejściu dla pieszych, dla poprawy bezpieczeństwa. Innym razem zwracanie nam uwagi na poprawę estetyki. Ale moi drodzy, to nie tylko te nasze spotkania z mieszkańcami podczas naszych podróży po Tomaszowie Mazowieckim i po gminach powiatu tomaszowskiego, bo również tam byliśmy w tej kampanii. Ale to również pytania, uwagi, które tak licznie spłynęły od mieszkańców miasta podczas ostatniego live'a. Sytuacja była bardzo trudna, więc zmuszony czynnikami zewnętrznymi zdecydowałem się na to, wspólnie z moją drużyną, ze sztabem, że lepiej będzie zamiast uczestniczyć w debacie, uczestniczyć w live'ie i odpowiedzieć na pytania. Sto kilkadziesiąt pytań zostało zadanych w tym live'ie. Na większość z nich, może nie na większość, chyba na mniejszość, bo na kilkadziesiąt odpowiedziałem podczas tego spotkania na żywo z mieszkańcami, ale już dziś mogę powiedzieć, że mam prawie gotowe odpowiedzi na te kilka, na sto kilkanaście pytań i one oczywiście będą rozesłane bezpośrednio do każdego zadającego to pytanie oraz będą przeze mnie opublikowane zarówno na stronie naszego komitetu, jak i na portalu mediów społecznościowych. Moi drodzy, co jeszcze wynikało z tych spotkań z mieszkańcami? Otóż tak, nieprzypadkowo widzicie taką wystawę. Ona pokazuje i przypomina nam o tym, co było, choć wielu mówiło, że się nie da, ale my pokazaliśmy, że się dało. I długo by przypominać, ale wspomnę tylko te najważniejsze przedsięwzięcia. Arena Lodowa, właśnie to miejsce, Park Bulwary, ale również Tomaszowska przystań nad Pilicą, żłobek, to już za nami. Jesteśmy w tym momencie w trakcie również bardzo ważnych inwestycji, o których dwa słowa powiem, mianowicie trwa przebudowa, rewitalizacja Parku Solidarność. Wielu mieszkańców zwracało uwagę, że chce tego parku w zgodzie z przyrodą, naturą, w zgodzie z historią Tomaszowa Mazowieckiego i właśnie tak w ten sposób rewitalizujemy ten park. Tak, żeby odbudować tomaszowską muszlę w taki sposób, żeby ten park służył wszystkim mieszkańcom. On będzie troszkę inny, on nie będzie tak dynamiczny jak Park Bulwary, ale zobaczycie, że będzie wspaniały. Trwa przebudowa stadionu miejskiego. Kończymy drugi etap niebawem. W kwietniu będziemy mieli program funkcjonalno-użytkowy na budowę tej trybuny głównej. I dopiero w tej sytuacji, kiedy zostanie ta trybuna główna wybudowana wraz z zapleczem szatniowym, będziemy mogli podejść do rewitalizacji tego starego budynku, który razi, myślę, nas wszystkich oczy. Ale wiecie dobrze, że również w Tomaszowie Mazowieckim odbywa się w tej chwili, przeprowadzana jest bardzo ważna inwestycja, inwestycja budowy tomaszowskiego hospicjum stacjonarnego. Również miasto wzięło na swoje barki ten jakże ważny cel inwestycyjny. I to w tej chwili się toczy, ale moi drodzy, to nie tylko to, co w tej chwili chcemy, co robimy, ale też chciałem powiedzieć kilka słów o tym, co zamierzamy zrobić i do czego też zobowiązali nas mieszkańcy podczas naszych spotkań. I to będą pewno te elementy, które jakoś nie pojawiły się w naszym programie, a właśnie to mieszkańcy powiedzieli, że te inwestycje muszą być przeprowadzone w mieście. I moi drodzy, jakie to są inwestycje? Wiecie dobrze, że w Tomaszowie powstała orkiestra symfoniczna. Zazdrości nam jej Piotrków, zazdroszczą nam jej miejscowości dookoła. Nawet większe miasta nie mają swojej orkiestry symfonicznej. Wielu mieszkańców uczestniczących w koncertach sugerowało nam i prosiło nas o to, słuchajcie, nasza orkiestra działa już ponad 5 lat. Zasługuje na to,
żeby zbudować jej salę koncertową z prawdziwego zdarzenia. I to się znalazło również w naszym programie. To miejsce, które jest za plecami mediów, dziękuję bardzo, to miejsce, które jest za Państwa plecami, czyli pomiędzy ulicą Tkacką a ulicą Grada, tam właśnie po byłej łaźni żydowskiej, tam chcemy, aby powstała piękna sala koncertowa, w której zarówno nasza orkiestra, jak i Tomaszowski chór, mam nadzieję, że zespoły zaproszone z zewnątrz będą mogły prezentować swoje umiejętności nie tylko przed tomaszowską publicznością, ale do Tomaszowa, mam nadzieję, do tej sali będą zjeżdżać również widzowie i miłośnicy kultury z całego regionu. Ale to nie tylko ta sala. Również mieszkańcy powiedzieli, że jest coś ważnego, bo rozmawialiśmy na temat dworca, rozmawialiśmy na temat tego, co się dzieje właśnie przy dworcu PKP. I wiadomo, że dzisiaj trudno trafić, kto jest tak naprawdę, która spółka PKP jest właścicielem dworca. Więc wspólnie z mieszkańcami stwierdziliśmy, że możemy zrobić coś innego. Skoro trudno jest wyremontować dworzec, bo to nie jest nasza własność, wybudujmy swoją stację przesiadkową. Są miejscowości, są miasta, gdzie zarówno pasażerowie autobusów czy pociągów mogą korzystać z takiego miejsca i takie miejsce również chcemy dla mieszkańców zbudować. Szanowni Państwo, to nie tylko te rzeczy. Jest mnóstwo, mnóstwo innych, może mniejszych, ale na które czekają chociażby seniorzy. Sala spotkań, dużych spotkań dla seniorów, ale to są oczywiście organizacja przestrzeni coworkingowych, czyli tam takich, w których można umiejscowiać startupy, czyli rozpoczynać tak naprawdę swoją pierwszą działalność gospodarczą. To wszystko jest w naszym programie. Ale tak jak wspomniałem, inwestycje są bardzo ważne, ale jeżeli nie będą wypełniane przez ludzi, przez mieszkańców, przez tomaszowian, to one będą tak naprawdę martwe. Dlatego chcę Państwu powiedzieć, że jesteśmy gwarancją tego, że wszystkie te programy społeczne, te programy, które funkcjonują dla naszych mieszkańców, zostaną utrzymane i rozbudowywane. Na czele z tym najważniejszym naszym programem społecznym, jakim jest Karta Mieszkańca, która upoważnia mieszkańców do tego, żeby korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej, korzystać z szerokiej oferty kulturalnej, korzystać z ulg w żłobku, tym pierwszym, który wybudowaliśmy nowy, ale również w tym drugim, który za chwilę, lada moment będzie powstawał, bowiem dzisiaj podpisaliśmy umowę z wykonawcą na budowę żłobka na Niebrowie, więc również tamte ulgi będą obowiązywały. Te wszystkie programy społeczne, które są, będą jeszcze dodatkowo rozwijane. Powstaną nowe domy dla seniorów, powstaną nowe miejsca dla dzieci i młodzieży, gdzie będą mogły dzieciaki spędzać czas. To wszystko, macie Państwo gwarancję, że ta drużyna, która jest za moimi plecami, dołoży wszelkich starań, żeby to się ziściło. My dotrzymujemy słowa i udowodniliśmy to, myślę, nie raz. Moi drodzy, tak jak wspomniałem, kampania powoli dobiega końca. Przyznam szczerze, że nie była to kampania łatwa. Byliśmy przygotowani na merytoryczną dyskusję, na dyskusję o przyszłości naszego miasta, na wymianę poglądów, nawet na spieranie się, czy te kierunki, które my obieramy, są aby na tyle dobre, czy może są jakieś lepsze kierunki. I tutaj pozwólcie dosłownie na jedno zdanie, bo nie chciałbym Państwu zawracać też głowy i zabierać Państwa cennego czasu tymi sprawami, ale otóż niestety zawiedliśmy się, bo ze strony naszej konkurencji ta kampania miała charakter brudny. Pojawiały się nieprawdziwe informacje w przestrzeni publicznej, kłamstwa, które musieliśmy prostować przed wymiarem sprawiedliwości. Nie znalazłem tam u kontrkandydatów nawet jednej
propozycji dla Tomasza Mazowieckiego, natomiast znalazłem tam wiele słów krytyki, bezpodstawnej krytyki, bo prawdziwa cnota krytyki się nie boi, my się krytyki nie boimy, ale my po tej krytyce chcielibyśmy usłyszeć propozycje, żeby je wdrożyć. Tych propozycji po prostu po drugiej stronie nie ma. To drużyna, nasza drużyna jest gwarancją, że to, o czym mówiliśmy, te propozycje dla miasta zostaną zrealizowane. A skoro mowa o drużynie, to moi drodzy, w naszej drużynie znajdziecie Państwo przeróżnych kandydatów. To są osoby o bardzo różnych poglądach politycznych. To są osoby z jednej strony nauczyciele, z drugiej strony przedsiębiorcy, z jednej strony ludzie młodzi, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z działalnością społeczną, z drugiej zaś doświadczeni samorządowcy. Z jednej strony osoby, które już są na emeryturze, z innej zaś osoby dopiero, które będą podejmować zajęcia zawodowe. Ale jest jedna rzecz, która nas łączy. Na pewno chęć czynienia dobra drugiemu człowiekowi, mieszkańcom naszego miasta. Jest na pewno kolejna cecha, która nas łączy, to i nie waham się tego słowa użyć, bowiem słuchajcie, obserwowałem tych ludzi przez te tygodnie kampanii. Dla niektórych to był pierwszy raz, kiedy oni spotykali się z osobami i musieli z nimi podjąć rozmowę. Musieli ich przekonać do tego, że to, co chcemy zrobić dla naszego miasta, dla jego mieszkańców, to jest właściwe i żeby mieszkańcy w to uwierzyli. Dla nich nieważne było to, czy pada deszcz, czy pada śnieg, czy był mróz. Spotykaliśmy się zawsze. Nie mieliśmy taryfy ulgowej. I dzisiaj z tej perspektywy mogę Państwu zadeklarować i poświadczyć jedną rzecz ponad wszystko. Są to ludzie, którzy są gotowi do ciężkiej pracy na rzecz mieszkańców Tomaszowa. Są to świetni kandydaci, jestem z nich dumny i jestem przekonany, że ktokolwiek z nich uzyska Państwa zaufanie, uzyska mandat radnego, będzie ciężko pracował dla dobra mieszkańców, będzie ciężko pracował na rzecz naszego miasta. Bardzo Państwa proszę i polecam kandydatów z naszej listy Komitetu Wyborczego Wyborców Marcina Witko. I proszę Państwa teraz o przedstawienie naszych kandydatów, którzy już naprawdę w wyborczym boju się mocno sprawdzili. Tak jest. Bardzo dziękujemy. Tak, i to jest teraz właśnie ten czas na poznanie naszej drużyny. Okręg numer 1, kandydaci do Rady Miejskiej. Pozwólcie panowie, że rozpocznę od pani. Beata Stańczyk, Urszula Seredyn, Agnieszka Badowska, Ewelina Musialik, Marcin Witko, Piotr Koziorowski, Jakub Chojnacki, Piotr Maciejewski, Jerzy Kowalczyk oraz Konrad Borowski. I brawa! Brawa! Słuchajcie, okręg pierwszy to jest Państwa lewa strona, moja prawa strona. Dalej okręg pierwszy, kandydaci do Rady Powiatu. Również od pani rozpocznę. Maria Chilińska, Ewa Brzezińska, Agnieszka Kępa, Krzysztof Biskup, Szymon Panfil oraz Krzysztof Kukliński. Brawa. Brawa. Okręg drugi, kandydaci do Rady Miejskiej. Zofia Szymańska, Dominika Adamczyk, Justyna Saktura, Jolanta Szustorowska, Jarosław Batorski, Krzysztof Kuchta, Krzysztof Dziubałtowski, Piotr Czapnik, Ryszard Juda oraz Tomasz Wawro. Brawa. Brawo. Oraz okręg drugi, kandydaci do Rady Powiatu. Wacława Bąk, Izabela Śliwińska, Elżbieta Wilczyńska, Szymon Michalak, Marek Skrzypczyk i Marek Kubiak.
Okręg trzeci. Kandydaci do Rady Miejskiej. Elżbieta Przedbora, Agnieszka Drzewoska-Kowacz, Jolanta Jabłońska, Monika Szczęsna, Marcin Rybak, Paweł Rabczewski, Kamil Czapnik, Rafał Wójciak oraz Janusz Dziubałtowski. Kandydaci do Rady Powiatu: Wanda Rybak, Bożena Gierach, Iwona Sudak, Mariusz Strzępek, Mirosław Kukliński oraz Tomasz Migała. Brawo. Okręg czwarty. Kandydaci do Rady Powiatu: Adelaida Karp, Justyna Walasik, Katarzyna Warczyk, Piotr Walasik oraz Szymon Biskup. Okręg piąty. Kandydaci do Rady Powiatu: Iwona Łuszcz-Krawczyk, Anna Dziubałtowska, Agnieszka Marczewska-Adamiec, Marcin Sobolewski, Czesław Kuc oraz Waldemar Fijałkowski. Okręg szósty. Kandydaci do Rady Powiatu: Justyna Pasik, Alina Pichola, Patrycja Sypka, Marcin Bernaciak, Mateusz Dereń oraz Krzysztof Gogul. Kandydaci do Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki: Monika Daroch, Beata Musiałek, Anna Bezat, Monika Ostrowska, Anna Choduń, Artur Sobierski, Adrian Strzępek. Kandydatem na wójta gminy Tomaszów Mazowiecki jest Piotr Mostowski. Skoro znamy już całą drużynę, a więc przyszedł czas na najważniejszy punkt programu dzisiejszego. Pewnie zastanawiacie się Państwo, co stoi tutaj obok nas. Panie Prezydencie. Proszę Państwa, to jest właśnie to, o czym mówiłem na samym początku, czyli to jest ten nasz program. Nasz, mówię, nie w sensie nasz, tylko nasz, mieszkańców naszego miasta. To jest ten program już po tych modyfikacjach, po przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami. Ten program, który zobowiązujemy się mieszkańcom zrealizować. I za chwilę ja podpiszę ten program, ale jestem pewien, jestem przekonany, że cała drużyna Witko-Marcina również taki podpis złoży. Zresztą, jeżeli Państwo chcecie współuczestniczyć, też ci obecni dzisiaj na naszej konwencji podsumowującej, również taki podpis możecie złożyć. Będzie nam niezmiernie miło. A ja, zanim ten podpis złożę, to chciałbym zadać takie sportowe pytanie, bowiem, jak widzicie, jesteśmy drużyną. Nie wiem, czy to wyjdzie w ogóle, ale mam nadzieję, że wyjdzie. Jestem przekonany, że wygra Tomaszów. A czy wy jesteście przekonani, kto wygra? Tomaszów! Kto? Tomaszów! No więc inaczej być nie może. Niech wygra Tomaszów. Jest moc, dobrze. Słuchajcie, a my mamy jeszcze taką fajną naszą piosenkę wyborczą, to ja proszę teraz o to, żeby włączyć naszą piosenkę. Jak wam się refren spodoba, to zapraszamy do śpiewania tej naszej piosenki, a wszystkich kandydatów proszę o złożenie podpisu pod deklaracją realizacji naszego programu. Bardzo proszę. Jesteśmy przed 22, więc możemy nawet trochę głośniej. Ludzi tu zrzeszamy, wszyscy ponad podziałami, nie działami, lecz dziełami. Działamy, bo mamy plany, jak jeden sprawny organizm, z prawdziwymi
zasadami. Jeśli tylko będziesz z nami, to na pewno to wygramy. Dumny z Tomaszowa, to nie wyborcza kiełbasa. Zobacz, jak się zmienia, jak za czasów zasad. Jak na rozwój, jak naukowcy z NASA. Nie mi wcale, dobrzy ludzie, dobrzy ludzie. Duma nasza, wiele do zrobienia, bez was się nie uda. Nie musisz wierzyć w kota w butach, ani inne cuda. Wiem, że przede mną jeszcze długa droga, nie jedna dziura i to właśnie zmienię u nas. Na pewno się uda. Dumny z Tomaszowa, to nie wyborcza kiełbasa. Zobacz, jak się zmienia, jak za czasów zasad. Ale dobrzy ludzie, duma nasza. Dumny z Tomaszowa, to nie wyborcza kiełbasa. Zobacz, jak się zmienia, jak za czasów zasad. Jak na rozwój, jak naukowcy z NASA. Nie miejsca, ale dobrzy ludzie, duma nasza. Piosenka. Ludzi, słuchajcie, to ja wam powiem. Teraz może. Nie, dajcie głośniej, działami, niech leci. Nie działami, lecz działami. A wiecie kto? Działamy, kto bo mamy plany. No tutaj wiele osób organizm, pracowało nad tą piosenką, ale jedna osoba i się cieszę, że jest z nami od samego początku. Ściągnąłem tego gościa. Pokaż się tutaj, kolego, pokaż się. Brawo, Radka, nie wyborcza kiełbasa. Tak, to tam. Jak za czasów zasad. Jak na rozwój, jak naukowcy z NASA. Nie mi wcale, dobrzy ludzie, dobrzy ludzie. Duma nasza. Wiele do zrobienia, bez was się nie uda. Nie musisz
wierzyć w kota w butach, ani słuchajcie, inne cuda. Niech leci, wiem, a ja sobie pomarudzę, bo nawet pasuje do tej piosenki. Jedna dziura i to właśnie patrzcie, zmieni u nas na pewno. Trochę byłem zestresowany, się uda. Nie powiedziałem wam o termach, nie powiedziałem wam o schronisku, a to wszystko oni się pod tym podpisują. Ja też się pod tym podpisałem, więc to na pewno będzie. Ja co czasu stawiamy na rozwój, jak naukowcy z NASA. Nie mi stale dobrzy ludzie, duma nasza. Zobacz jak się zmienia. Jak za czasów stawiamy na rozwój, jak naukowcy z NASA. A słuchajcie, a jutro jesteśmy na placu Kościuszki od rana. Od razu uprzedzam pytanie. To jest jeden, jedyny dzień, gdzie będziemy na urlopach, a tak to musieliśmy godzić tą pracę codzienną z kampanią, ale jutro większość z nas bierze urlopy. Nie wszyscy, niektórzy będą mieli obowiązki, prawda? Ale większość z nas ma urlopy i spotykamy się na placu Kościuszki. Będzie ta wystawa tego, czego miało nie być, co jest i co będzie też w najbliższych latach. Także zapraszam za pośrednictwem państwa mediów, zapraszam wszystkich mieszkańców na plac Kościuszki do rozmów z nami. Ale my też będziemy się przemieszczać po mieście, jeszcze jutro będziemy łapać kogo się da, żeby przekonywać, że warto na nas zagłosować. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za dzisiejszą obecność. Dziękujemy Państwu za wszystkie liczne słowa wsparcia i mamy nadzieję, że już w najbliższą niedzielę, 7 kwietnia, przy urnach wyborczych zagłosujecie na kogo? Na najlepszych kandydatów, na drużynę KWW Marcina Witko. Dziękujemy. I wsłuchując się w refren piosenki, bądźmy dumni z Tomaszowa. Jeśli tylko będziesz z nami, to na pewno to wygramy.